pomóc, panowie? Szukamy miejsca na ceremonię ślubu. Idealnie, gdyby był zachód słońca, woda, piasek i żeby była równa przestrzeń na miejsce ceremonii. Ile z tych rzeczy możemy zrobić? Okej, słuchajcie, myślę, że uda nam się znaleźć na dużym jeziorze takie miejsce. Za chwileczkę, jeżeli macie chwileczkę czasu, podjedziemy po prostu, zobaczycie, czy to miejsce wam będzie odpowiadało, czy będzie dla was odpowiednie i czy to jest to, czego szukacie. Którędy mamy wejść? Słuchajcie, proszę was, żebyście wzdłuż płotu poszli. Dobrze. Także czekam na was. Dzięki. Adrian, ja cię przepraszam za tą sytuację, ale naprawdę ja się tego nie spodziewałem. Najlepsze jest to, że jestem przekonany, że wszyscy pomyślą, że to jest wyreżyserowane, a to tutaj nie jest wyreżyserowane. To jest komedia. Kochana pani, proszę nam pomóc. Słuchajcie, witam was. Witam, hej. Słuchajcie, nie ma problemu. W takim razie wsiadamy w samochód i jedziemy. Super, tak? Pojedziemy. Gdzie? Zapraszam. Ale gdzie jedziemy? Zobaczycie, magia. Ja myślę, że mamy z tyłu dziesiątkę. Słuchajcie, zapraszam na powóz. I jak? Pięknie. Brakuje tylko piasku. Ciasno. Trochę ciasno. Ale słuchajcie, ale macie wodę, zachód słońca i piękne szuwary. Myślę, że to jest to, Darku. Niemożliwe, że to znaleźć. Słuchajcie, mamy to w takim razie. Dzięki. Słuchajcie, dziękujemy, powiedziałam, bardzo. Marzenia są po to, żeby je spełniać. Ojejku. No, niesamowicie. Jest to jezioro. Prawda, nie ma plaży, ale mamy pomost, o którym nawet nie myśleliśmy. Po tych przygodach, co mieliśmy, jestem w stanie przełknąć brak piasku. Padło zdenerwowanie, wiesz, okay. Bo patrząc na tą plażę i patrząc na to, co się dzieje, no troszeczkę mi się ciśnienie podniosło. Ale cieszę się, że się udało. No i co? Co powiesz jutro Dorocie, jak będziecie przy miejscu ceremonii? Oj, wiesz co, że bardzo ją kocham. Podziwiam ją za to, że ma w sobie tyle siły. Zresztą też za to ją pokochałem. Za to, że jest rodzinna, za to, że opiekuje się nami wszystkimi. Za to, że przyjęła też moje dzieci z pierwszego małżeństwa. Jest to dla mnie bardzo ważne. Ogólnie za całość. Jest super, super kobietą. Naprawdę cudowna osoba i cieszę się, że taką znalazłem. Bardzo się cieszę, że w ogóle wzięliście udział w tym programie i mam nadzieję, że spełnimy wasze marzenia. Które tutaj nam wypowiedzieliście. Już je spełniacie. A my jeszcze wam damy gwiazdkę z nieba. No i super, czekamy.